Olga Szypulska, dzień dobry, zapraszam na prognozę pogody. W ciągu najbliższej doby przez Polskę powędrują kolejne fronty atmosferyczne, które sprowadzą sporo chmur i opady. Zacznie do nas docierać cieplejsze powietrze. Jutro w środkowym i wschodnim pasie kraju zachmurzenie będzie duże. Wzdłuż granicy zachodniej pojawią się przejaśnienia, ale należy spodziewać się opadów deszczu. W górach popada deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Nadal będziemy mieć do czynienia z silnym wiatrem, który w porywach rozpędzi się do 50, a na wybrzeżu do 65 km na godzinę. Mamy drugą połowę lutego i wysoką jak na ten zimowy miesiąc temperaturę. Jutro zaobserwujemy od 5 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 11 na Niźnie Szczecińskiej. Sprawdźmy, jak warunki pogodowe w nocy. Wygląda na to, że nad naszym regionem dominować będą chmury, z których popada słaby, przelotny deszcz. W najchłodniejszym momencie nocy termometry pokażą 3-4 stopnie, ale silniejszy wiatr obniży temperaturę odczuwalną. W ciągu dnia prawie na całym obszarze Lubelszczyzny będzie się chmurzyć. Najwięcej chmur pojawi się w północnej części regionu. Początkowo pogodnie ma być na południu. Jednak w godzinach popołudniowych nad nasze województwo przywędruje kolejny front atmosferyczny i sprowadzi kolejną porcję opadów deszczu. Napływać będzie atlantyckie, cieplejsze powietrze, a termometry wskażą 6-7 stopni. Temperatura odczuwalna przy wietrznej, pochmurnej i deszczowej pogodzie będzie niższa od tej na termometrach. Ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali i zacznie spadać. Biometr w dalszym ciągu będzie niekorzystny. Na czwartek synoptycy zapowiadają poprawę pogody. Ma być dość słonecznie i znacznie cieplej, do 10 stopni. W piątek powrócą chmury deszczowe i taka pogoda utrzyma się do końca tygodnia. Ale zobaczmy, co będzie dziać się z temperaturą. Sobota ma być najcieplejszym dotychczas dniem tego roku, a na termometrach zobaczymy aż 13 stopni. I na koniec ciekawostka w związku z ociepleniem. Według ornitologów na podstawie lokalizatorów GPS można już stwierdzić, że bociany rozpoczęły wędrówkę powrotną z Afryki do Polski. Pierwsze osobniki mogą pojawić się u nas już w pierwszej połowie marca. Dobrego wieczoru!